obozy! Cześć kochani, my właśnie się szykujemy, zaraz wychodzimy z domu, włosy są nieogarnięte, bo będą ogarniane. Idę na taki mały event, gdzie będę uczesana, ale chciałabym wam pokazać coś, co wczoraj wieczorem dostałam. Zobaczcie, wczoraj przyszło z Net-a-Porter zamówienie od Darka dla mnie na rocznicę, prezent rocznicowy. Mimo, że miałam wczoraj zły dzień, jak wiedzieliście. Musicie to zobaczyć. Uhu. Torebka Chloe. Zobaczcie, jaka śliczna, w ogóle ona tak pachnie. O rety. To jest coś tak pięknego. Marzyłam o tej torebce od dawna. Pamiętacie, jak wrzucałam wam zdjęcie chyba z Harper's Bazaar, czy skądś tam właśnie tej torebki? Nie, z Voga. Zdjęcie z Voga. Także dziś pierwszy raz ją zakładam, jest przecudowna. Jest trochę mniejsza na żywo niż myślałam, wiecie, na zdjęciu, jak widziałam na modelce, czy tam na stronie Net-a-Porter, jak oglądałam tę torebkę. Natomiast jest i tak śliczna. Jest bardzo, bardzo pojemna, już wam pokazuję. O, tu się otwiera. Nie trzeba odpinać tego łańcucha. I ma kilka fajnych przegródek. Jest to taki bardziej neceser. Zaraz tu wszystko wypakuję, moje rzeczy. Powiem wam, że zmieściło się tu naprawdę dużo. Przełożę sobie ten balsam tutaj. I już nie jest taka płaska, ale już widzę, że ten zamrz będzie się... Będą na nim zostawały ślady, no jak to zamrz. Wiadomo. O. I jest dość ciężka. Powiem wam, że jest sama w sobie dość ciężka, bo te metalowe elementy są ciężkie. Muszę sobie jeszcze przedłużyć pasek, bo teraz jest troszeczkę za krótki. Darek, pomóż! Trochę techniki się kupię. Nie mogę tego wsadzić. Wcześniej było na te właśnie zapięte. No ślicznie, strasznie mi się podoba. Wiem, że tutaj, wiecie, o gustach się nie dyskutuje, bla bla bla. Nie każdemu się na pewno spodoba w każdym razie. Ale jak ja ją zobaczyłam, to się zakochałam. No, oczywiście. W ogóle ma taki piękny, rudy kolor. No jest bardzo, bardzo oryginalna. Rzadko widzę takie torebki na ulicach, no bo wiecie, Michael Kors czy Louis widzę coraz częściej. Naprawdę bardzo dużo osób nosi, przynajmniej w Warszawie. Już najważniejsze jest to, żeby to by ci się, żeby to by się podobało. Dziękuję jeszcze raz, cię kochany. Zapniesz mi tu? Tu zapnij. A wcisnąć? Żeby przedłużyć. No i naprawione. Co facet to jednak szybciej zrobi. I tak wygląda, jednak jak włożę tu rzeczy, to jest troszeczkę wypchana, mimo że tu nie ma bardzo dużo rzeczy. I uczyskała jakąś taką trójwymiarową. Ale mówię, jest dosyć ciężka. No i tutaj woreczek oczywiście przeciwkurzowy. Okej, papiery, wszystko. Ślicznie. Przyszło to, słuchajcie, w 2 dni, bo Darek zamówił jakoś pod koniec tygodnia. Jest naprawdę piękna, cieszę się. To jest moja druga luksusowa torba. Trzecia tak naprawdę. Mam dwie Louis, te duże i właśnie to jest kolejna taka lepsza moja torba. Uważam, że lepiej właśnie kupić sobie jedną porządną, czy tam dwie porządne, niż 10 mniejszych. Takie moje zdanie, ale jak chodziłam na studia, to na przykład non-stop kupowałam w H&M torby. I nie było w tym nic złego. Uważam, że po prostu jak się już jest starszym, to można zainwestować w coś lepszego. Takie moje przemyślenia. Bardzo, bardzo się cieszę. Włosy, nie mogę patrzeć na te włosy, są nieogarnięte. A z takich jeszcze moich przemyśleń to cieszę się, że i Olfactoria, Dorota Olfactoria i Weronika Szusz pokazują swoje torby na YouTubie, że się tego nie wstydzą. Jeszcze Basia Call Me Blondie o nich opowiada. Miss PK Project chyba z tego co pamiętam też. A reszta niestety nie pokazuje swoich toreb. A szkoda, bo mają, youtuberki mają niektóre bardzo, bardzo fajne i designerskie torebki, a nie chcą tego pokazywać, bo boją się hejtu od was. Ja uważam, że nie ma się czego wstydzić. Jeżeli ktoś coś kupił, dostał w prezencie, to można się tym podzielić. Za jakiś czas na pewno się podzielę moimi opiniami, co sądzę o tej torebce. Jest takiej wielkości, widzicie? Dobra, ja idę się, kochani, przebrać i zaraz wychodzimy. Kochani, ja już odpicowana, w sensie ubrana. Kurczę, coś się dziś tak świecę w tej kamerze, a nie świecę się na żywo. Tu mam mały prezent dla Kariny, kilka pomadek, których ja nie używam, a Karina, wiecie, make-up artist, wszystko używa. Mam na sobie ten szeroki sweter z Mango z zeszłego roku. Mam nową torbę. I sukieneczkę też z Mango, tak się dziś złożyło. Taką. Jesteśmy na Saskiej Kępie, czyli dzielnicy artystycznej Warszawy, przynajmniej my tak to nazywamy. I idziemy teraz na mały event, zrobić sobie włosy. Zobaczymy, co nam fajnego zrobią fryzjerzy. Wiecie, że ja za fryzjerami nie przepadam, mam nadzieję, że będzie spoko. Magda właśnie przechodzi, idzie do nas tutaj. Będzie jeszcze Olciak i będzie też Oleśka. Hej! Dzień dobry! Dzień dobry! Chodź na vloga! Dzień dobry! Dzień dobry! A ja patrzę to, a to tu się patrzy. Idziemy się czesać. Idziemy się czesać. Mam tutaj proste włosy przygotowane. Ja mam nie prawie nieuczesane, więc będzie spoko. Będziemy piękne.
princess! Jakie te piękne loczki ma! Czyli mamy loki w kadrze. O, a co? Czekajcie, jeszcze trzecia wylokowana. Hello princess! Hello! Marta się dopiero robi. Marta się robi, zaraz wam pokażemy. Kolejna wyczesana pani. Jejku, jakie loki! Tylko hejko, my jesteśmy w tajnej misji tutaj pod Louis i kupiłam Darkowi tutaj prezencik, więc pewnie wam później pokażę. No wiecie, kupił mi taką ładną torebkę, więc ja też chcę spełnić jego marzenie i kupiłam coś, o czym gadał już od dawna. I prezent dotarł do domu, Dariusz nic nie wiedział. I co teraz? Cieszyłeś się? Jasne. Jeszcze jeden. Ale super, to jest na klucze, wiem co to jest. Dzięki wielkie, ale mega. Nowy dom, nowe klucze. Byś miał ładnie, bo tak wrzucasz teraz byle jak, teraz byś miał ładnie. Niestety nie dało się tutaj grawerować, w sensie panowie nie chcieli mi wygrawerować, więc masz bez grawera. A co jest w drugim pudełku? O co? A sobie dziś zrobiliśmy prezenty, to jest super. Słyszanie? Aha, a ja wiem co to jest. To jest pasek, grubasek. Dziękuję bardzo. To jest taki piękny matowy. No, ale musisz przymierzyć, bo pan mierzył w sklepie i powiedział, że będzie na ciebie dobry, jeżeli nosisz spodnie niżej, a jeżeli nosisz tak bardzo w pasie, to może być za małe, bo nie mieli rozmiaru i wtedy trzeba wymienić. Kochani, ja oczywiście w biegu wychodzę teraz na holenderski. Pomadka dalej się trzyma, niedługo test na kanale. O, jaki highlight. Także lecę na holenderski, bo nie chcę się spóźnić, mam jeszcze 20 minut na dojechanie. I trzymajcie kciuki, żeby lekcja była ok. Bo trochę padam dzisiejszego dnia, bo dziś miałam sporo pracy przy komputerze, ale dobra, już się zbieram. Właśnie wróciłam z lekcji i przyszłam do mojego pokoju. I pierwszy raz miałam tą torebkę na sobie, tą, którą dostałam od Darka. I powiem wam, że trochę za dużo rzeczy dziś do niej włożyłam. Bo niestety, ale nie wszystko się tutaj mieści. Będę musiała zmniejszyć ilość moich rzeczy. Odchudzić trochę tą torebkę, żeby wszystko mi się ładnie mieściło, żeby nie odstawało, także no to jest niestety, myślę, że nie daje rady. A tu słuchajcie, nagrywałam dziś test pomadek Kylie. Po raz pierwszy je testowałam i właśnie te pomadki miałam dziś na ustach. Przez cały dzień, o, dziś cały dzień chodziłam w tej, ta mi się bardziej natomiast podoba. To jest Coco K, to jest Dolce K, będzie test na moim kanale. I chcę też nagrać, może jutro bym nagrała test porównanie właśnie do pomadek z Lovely i kurczę, powiedzcie sami. Czy to nie jest chamska kopia? Lovely skopiowało dosłownie pomadki Kylie. Nazywały się jeszcze Kylips. Kylips. Trochę słabo. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Jeszcze tego nie otwierałam, słuchajcie, ale bardzo chciałam przetestować. W ogóle marka Lovely i marka Vivo wypuściły mnóstwo zamienników, ale ja to nazywam podróbek właśnie tych znanych kosmetyków. Na przykład jest róż ala z Narsa, też wam nagram porównanie. No jest dużo palet bardzo podobnych, a to teraz nie chcę wyjść, poczekajcie. I tak wygląda podróbka. Jakiś Pink Poison, tak wygląda oryginał, tak podróbka. A tak, błyszczyk w porównaniu. Także porównamy sobie wszystko na filmie, zobaczymy, czy to dobre, czy nie. A na filmie dziś porównywałam jeszcze, jak pachną Velvetine z Lime Crime, które kocham, uwielbiam, i pomadki Jeffree Star, które akurat ta nie pachnie, nie wiem czemu ta akurat nie pachnie. Wiecie, on to różnie wypuszcza, raz pachną, raz nie. Tu mam jeszcze płacz, ponieważ kończy mi się mój puder ulubiony, najulubieńszy na świecie. Masakra, i mam mnóstwo pędzli do umycia z 2 dni. Powiem wam, że uwielbiam ten moment, kiedy mogę przyjść do domu i się po prostu zmyć. Po prostu, wow! Nałożyć sobie jakąś maseczkę, nałożyć pielęgnację, ale loki to sobie na jutro zostawię, bo są ładne. Właśnie dziś były zakręcone i są naprawdę spoko, rzęsy jednak dają efekt. Mam problem z czyszczeniem tych rzęs. Widziałam, że Sarunia wrzucała jakiś taki post i chyba nie wrzuciła jeszcze filmu, ale ja jej mówiłam, żeby nagrała film, jak ona czyści te rzęsy. Czy ma jakiś inny sposób na czyszczenie tych rzęs? Ja za bardzo nie wiem, jak to robić, oprócz obskubywania ich. No ale wiadomo, że malujemy też tuszem, wypadałoby je umyć. I tak naprawdę nie mam jakiegoś takiego super sposobu, jak je czyścić. A wiadomo, że rzęs nie wyrzucamy po użyciu, tylko można je spokojnie jeszcze zakładać. Ja uwielbiam sztuczne rzęsy, słuchajcie, nie wiem jak wcześniej sobie bez nich radziłam. Naprawdę dają ekstra efekt, szczególnie jak mam jakieś właśnie wyjścia, zdjęcia. Ja w moim przypadku nagrania. I nie mówcie, że nie robi to różnicy, bo robi. A i w ogóle co do moich rzęs, to już całkiem ładnie odrosły. Powiem wam, że jestem z nich zadowolona. Po tym ostatnim przedłużaniu naprawdę dają radę, także ja nie narzekam. Rzęsy są naprawdę w porządku. Chowam oczywiście do oryginalnego pudełeczka. Tutaj zawsze przechowuję, nie wyrzucajcie tych pudełek i chowam sobie. Dobra kochani, ja uciekam się zmyć. Nie będę wam tu przedłużać.
Zresztą bateria mi zaczęła padać, także widzimy się później. Kochani, siedzimy i edytujemy filmy, w sensie ja edytuję, a Darek co robi? A Darek siedzi na Facebooku, ogląda głupoty, jak co wieczór. Czy wasi faceci też to robią? Oglądam mecz.